Termalika Brukbet Nieciecza zremisowała na stadionie w Mielcu 1-1. Dla Słoni bramkę z rzutu wolnego strzelił Dawid Plizga, a 4 minuty później wyrównał Jakub Świerczok, który wykorzystał błąd Sebastiana Nowaka. W tabeli piłkarskiej Ekstraklasy Termalika ma na swoim koncie 15 punktów po 11 kolejkach, co lokuje ich na 6 pozycji. Górnik Łęczna zajmuje 11 miejsce z 14 punktami. Łęczna przyjechała z nastawieniem głównym nie stracić bramki, nie stracić po prostu trzech punktów, a uratować jeden. I myślę, że zrealizowali to dosyć dobrze, bo wydawało się, że mecz fajnie się ułożył. Mieliśmy idealną okazję do tego, żeby fajnie podtrzymać piłkę, żeby się utrzymywać przy piłce dłużej, ale Górnik to wykorzystał na swoją korzyść i wykorzystali jedną z naszych niefrasobliwych zachowań i niestety, będą też takie mecze, że nie zawsze gra się będzie układała po naszej myśli. Nie zaliczenie zwycięstwa, ale chciałbym też oddać honor drużynie z Łęcznej, która grała bardzo mądrze, była dobrze zorganizowana i w końcówce dwukrotnie bardzo nam zagroziła. Stąd mimo iż ambicją naszą było wygranie, z tego punktu też się cieszymy, bo jak to się mówi, jak nie można wygrać, no to trzeba zrobić wszystko, żeby nie przegrać. Najbliższy mecz ligowy podopieczni Piotra Mandrysza rozegrają za 2 tygodnie z Wisłą Kraków. Podczas przerwy na mecze reprezentacyjne Termalika zmierzy się w grze kontrolnej z drużyną słowackiej ekstraklasy Różą Berokiem. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.